Jak pan ocenia pijacki wybryk posła Czarneckiego? Ja na miejscu posła Czarneckiego zrobiłbym konferencję prasową i powiedział, że jestem oburzony i obrażony, bo ja nie miałem 2 promili, tylko miałem 12, bo po 2 promilach leżeć na chodniku, no to jest... Ale jak miał 2, no to co? Nie wierzę, to jest niemożliwe. Powinien on dać mandat poseł Czarnecki, czy co? Jak co powinno się wydarzyć? Powinien on dać mandat? Odejść z polityki? Czy... Proszę pana, gdyby tu był normalny ustrój, to w kolejnych wyborach by go ludzie nie wybrali po prostu. Na najnormalniej w świecie, gdyby była ordynacja jednomandatowa, Kaczyński powinien go na listę wziąć? Go wpiszą, a tu go... A co mi to obchodzi, czy powinien? Nie powinien mieć w ogóle możliwości takiej, żeby go ktoś wpisywał. A tutaj w tej chwili... Przy tym ustroju może go cały okręg znienawidzić, wpiszą go na dobre miejsce i on wejdzie do Sejmu. A ludzie się na to godzą. Jeśli się godzicie, to macie co macie i tyle.